Po bardzo długiej chwili przedzierania się przez ciemny, jaskiniowy tunel, Liannie udało się dotrzeć na drugą stronę. Serce umotało jej jak szalone. Nie miała pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. Powoli zaczynało już świtać. Rozejrzała się uważnie dookoła. Bez wątpienia była na jakiejś polanie. Nagle wstrząsnęło nią bardzo silne uczucie. Prawie jakby ktoś wylał na nią kubeł zimnej wody. Poczuła, że nie jest tu sama. Po chwili dostrzegła mały, uroczy domek. Postanowiła ostrożnie zbliżyć się w jego stronę. Domek wyglądał, jakby stał tu od bardzo dawna. Liczne rośliny uprawne i stół do majsterkowania sprawiały, że jego właściciel na pierwszy rzut oka wydawał się samowystarczalny. Więc w końcu tu jesteś! Głos pojawił się tak nagle, że prawie podskoczyła. Odwróciła się, a jej oczom ukazała się starsza Simka. Gdyby nie fakt, że było w niej coś niesamowicie poczciwego i ciepłego, zapewne zaczęłaby się jej bać. Jestem, ale nie rozumiem, dlaczego w końcu. Spodziewałaś się mnie? Skądś mnie znasz? Lepiej byłoby, gdybyś weszła i usiadła. Okej. Udała się za Simką do wnętrza domku. W środku okazał się on bardzo przytulny. Lilianna usiadła i zaczęła. No więc, kim pani jest? Oczy staruszki zdawały się mieć w sobie zarówno ciepło i uśmiech, jak i skrywać głęboko jakąś bolesną tajemnicę. Nazywam się Zofia i jestem jedyną osobą taką jak ty. To znaczy? Też nie powinno mnie tu być. Starsza Simka w skrócie zaczęła opowiadać Liannie swoją historię. O tym, jak miała z mężem wypadek i ocknęła się w dziwnej jaskini, jak próbowała znaleźć z niej wyjścia i w końcu jej się to udało, o tęsknocie za mężem przy jednoczesnym poczuciu, że jest gdzieś blisko. W tym świecie wszystko jest inne. Też kiedyś to widziałaś, ale zaczęłaś zapominać. Tak jak ja. Liannie czuła, że zaczyna się jej kręcić w głowie. Wspomnienia zdawały się wracać. Kiedyś było mi smutno, że nie ma tutaj śniegu. Rozumiem. Nie ma tu też wielu innych rzeczy. Dlaczego? Gdzie jesteśmy? Starsza pani zamyśliła się na dłuższą chwilę. Pewnej nocy miałam sen. Niezwykle realistyczny sen o moim dawnym życiu. Kiedy się obudziłam, byłam w szpitalu. Usłyszałam głosy lekarzy. Chyba mam ją z powrotem. Szkoda, że jej mąż nie doczekał tej chwili. Moje serce pękło. Wtedy zrozumiałam wszystko. I nagle znowu byłam tutaj. Nie miałam już po co tam wracać. Postanowiłam zamieszkać sama, z dala od wszystkich i zostać tu tak długo, jak się da. Ale ty, kochanie, nie powinnaś już tu dłużej być. Liannie zerwała się z krzesła. Pani, to nie może być prawda. Mam tu męża, dzieci, przyjaciół. Starsza pani spojrzała na Liannie ze współczuciem. Liannie nie potrafiła znieść takiej informacji. Ta starsza pani to jakaś wariatka. Wstała i wybiegła z domku, nie zważając na wołania Zofii. Chciała zobaczyć Travisa, albo chociaż usłyszeć. Jednak nikt z rodziny nie odbierał telefonu. Postanowiła, że musi natychmiast wracać do domu. Kiedy chciała kupić bilet na pociąg, okazało się, że wszystkie zostały na razie odwołane, aż do czasu, gdy naprawią uszkodzone tory. Coś było poważnie nie tak. To wszystko nie ma sensu, mówiła do siebie w myślach. Jej umysł czuł, że może się mylić, ale serce nie pozwalało dopuścić jej do siebie tej myśli. Tu Merkejden i witam was bardzo serdecznie w 82. chyba odcinku czwartej dynastii.
Mamy tutaj naszą nieswoją Liliannę. Jak widzieliście, jej nocna wyprawa, jej nocna wycieczka po lesie zakończyła się, myślę, w sposób, którego nie przewidziała. I teraz wszystko zaczyna robić się coraz bardziej dziwne. Tak dziwne, że Liliana czuje, że musi to wyrazić, rzępoląc na skrzypcach. W każdym razie postanowiła pogadać z niedźwiedziem. W każdym razie nie może się za bardzo skontaktować ze swoją rodziną, nie może na razie za bardzo też wrócić, mimo że miała ochotę wrócić wcześniej. Także ciągle próbuje nie dopuścić do siebie różnych rzeczy, o których usłyszała. Mówić sobie, że Zofia to jest jakaś niepoczytalna i w ogóle. Więc no, będzie musiała jakoś tutaj spędzić ten dzień kolejny w granitowych kaskadach, mając nadzieję, że jak najszybciej uda jej się naprawić albo... Okej. No ona już zwariuje trochę. Albo jakoś się skontaktować z rodziną, albo wrócić, cokolwiek. W każdym razie czuję się też spięta, bo tu jest niedźwiedź. To nie jest niedźwiedź, to Dominika Kurek. No ale ona... Myślę, że wystarczy już jej tego bycia spiętą, jak na razie. Wrócimy do naszego domku, który na szczęście jeszcze tutaj stoi. O, myślę, że to już jakaś poczta może być. No nie jest do końca wyspana. No generalnie nie jest źle z jej... Weź to wypal w końcu. Po tym wczorajszym pożarze. Generalnie no nie jest jakoś super źle z jej samopoczuciem, ale no do końca się nie wyspała. Tutaj gdzieś zanim wróciła i w ogóle to była ósma, także no powiedzmy, że spała trochę więcej niż północy. No jeszcze o higienę tutaj trzeba by zadbać, może coś zjeść. No, nie, to jest Liliana, więc ona nie będzie bezczynnie siedzieć przez cały dzień na ławce. Jakoś spróbuję sobie zorganizować czas tego dnia. O, tu był kubeł, popatrz. Co jest w środku? No, nie sprawdzisz? Aha, wywalić może, ale szperać już nie, okej. Dobra, idź. Może właśnie coś się odpręży, jakaś kąpiel rozluźniająca mięśnie. O, myślę, że po tym... W ogóle też miała nastrójniki. Wypiłaś jakąś esencję szczęścia krowokwiatu? Okej. Nawet nie wiem kiedy. Coś chciałam powiedzieć jej. Co ty masz na twarzy? Właściwie tu tego nie widać, ale tu widać. Czy to jest jakaś choroba? Dziwna znowu? Czy ty masz jakiś makijaż tutaj? Wygląda jakby miała taki makijaż, nie? Tylko, że przed chwilą go nie miała i normalnie też go nie ma, także nie wiem, czy to jest jakiś do tej kąpieli, czy coś. Okej, zobaczymy, co się dzieje dziwnego z jej skórą. No, miała też właśnie nastrójnik taki, że wszystko ją swędzi przez to łażenie po chaszczach, także... No ciężko powiedzieć, czy by to była udana noc dla Liliany. Widzę, że tutaj ciepła woda działa jednak odprężająco. Spróbuję trochę przyspieszyć tą jej kąpiel, bo ona tu jest w stanie moczyć się przez cały dzień. A, już nie masz make-upu. Okej, to było coś dziwnego, co pojawiło się nagle na jej twarzy. Pora coś zjeść. Sprawdźmy, czy mamy coś ciekawego w lodówce. Jest wiejska jajecznica. W ogóle są jakieś nowe potrawy chyba. Tak by the way. Chciałam zobaczyć, są w ogóle nowe chyba obrazki tutaj do jedzenia. I chyba są też jakieś nowe jedzenie. Ale nie wiem, które jest nowe, a które nie. Zapiekanka z taką? Jak dostępu do kuchenki. No wiem, ja tylko oglądam. To było chyba, tak mi się wydaje. No nie, wydaje mi się, że jakieś nowe rzeczy się pojawiły z jedzenia, ale może tylko tak mi się wydaje, że gdzieś to widziałam, a tego nie ma. Zjedz sobie jajecznicę. Widzę, że chcę robić brzuszki. A on ciągle ma ochotę poglądać program kulinarny, więc może zrobimy to na tym miniaturowym telewizorku. Jakoś się trzeba odmurzyć, nie?
co masz, boczek i inne sprawy tego typu. Tutaj widzimy, że z Zofią się jeszcze w sumie nie polubiła jakoś super. W sumie ona jest dorosła. A jej się wydawało, że jest taką starszą Simką. Ale ona chyba tylko przez te włosy sprawia takie pozory. Wbrew pozorom nie jest może jakoś dużo starsza od Lilianny. Ale na pewno bardziej bogata w różne przeżycia. Chociaż kto to wie, jakby podsumować, co tu się u Lilianny działo, no to też tego było sporo. No, słuchaj, skarbie. I sprzątnij. Sama sprzątniesz, bardzo ładne. Dobra, dam jej pooglądać ten program kulinarny, bo teraz będzie o teorii kolorów, to może znajdę jakiegoś niedźwiedzia, z którym będzie można o tym pogadać. Pooglądaj sobie ten kanał... kulinarne filmy szkoleniowe. Dobra, kanał kulinarny, bo nie wiem, czy ci się to zaliczy. Jest też bardzo pobudzona, nagle się zrobiła pełna energii. Dobra, przez tą kąpiel. Teraz ma same marzenia takie... To jest kulinarne? A no tak, taki trochę Hell Kitchen. Albo Masterchef. Drużyna niebieska i drużyna czerwona. Telewizor tak trochę średniej jakości, ale czego się można spodziewać po telewizorze w leśnym domku. I tak podziwiam, że jest tu aż tyle kanałów, że tutaj wszystko łapie. Dobra. Niech i ta zabawa trochę Ojej! Bardzo pobudzona! Wyślij energicznego SMS-a. A przykro mi, wiadomości tak się składa, że obecnie nie działają. Stuknij się z kimś biodrami. Dobra, wyjdź z tego domu. Ja widzę, że to jest taka pobudzona, że nie jesteś w stanie wysiedzieć tutaj dłużej. Może znajdziemy kogoś... Ojej! Co, takie wielkie biedronki. Ale się złap. Trzeba się jakoś zająć. Może znajdziemy kogoś, z kim będzie można pogadać. Jakąś miłą osóbkę. Albo niedźwiedzia. Niedźwiedzie osobę też może być. No, myj te łapy. Nawet taki chód teraz, żwawy. No i zdaniem to nie do końca by pasowało do jej... Co ty masz? Trzy biedronki. Nie do końca powinno pasować do jej takiego... psychicznego nastroju do pobudzenia, ale cóż... Zobaczcie, nie ma żadnych simów. A nie, tam są. Cześć. Łucja? Nie mogę gadać. To może z Agnieszką. Wesołe zapoznanie spróbujemy. A tam jeszcze kto idzie? Krystyno. Dobra. Spróbuj zapoznać się z Agnieszką. Może udać się z nią stuknąć biodrami i spełnić swoje kolejne super mega ważne marzenie. No. Dobra. Wy już się znacie? Nie. Mowa zachęcająca. Gdzie jest? Stuknij się biodrami? O, stuknij się biodrami. Zrobimy tak. No bieżni to ja ci tutaj nie kupię. Jej mina tutaj na awatarze mnie. A zrób tak jeszcze raz. Masz tak zrobić jeszcze raz? Słyszałem, że chciałaś też rozmawiać o teorii kolorów. Są znowu biedronki. Jak to widzę, godzinę do pracy? Widzę, że Agnieszka chyba powinna kupić sobie lepszy stanik. Tak by the way. Teoria koloru była. Teraz chcę zdobyć następny poziom malowania oraz przyrządzić wykwintny posiłek. Albo iść pobiegać, spróbuj. Może też ją tak, wiecie... Ładny masz strój do biegania. Zrobiłam ci go z myślą o jodze, ale do biegania teraz jest spoko. Może po prostu ona przez tę aktywność fizyczną próbuje jakoś się pozbyć stresu, szoku czy czego tam. Wiesz, nie, Lian nie to dobrze robi. Szkoda, że tu chyba nie ma żadnej takiej sztylugi rozstawionej czy coś, żeby sobie mogła malować. Ile ci brakuje tam do kolejnego poziomu? Czy próbowała wyrazić przez granie... No, sporo. Próbowała się wyrazić przez granie na skrzypcach, tu przez malowanie też by chciała. No, nawet fajne mięśnie brzucha ci się chyba robią. Taki błyszczyk. Do ćwiczeń.
No. Fashion w lesie. Przyjemna rozmowa. Już pobiegałaś? Znowu się chce stukać z kimś wiodrami. To już było. Wy mi jesteś ciekawszego. To też było. Nie kupię ci tu bieżni. Worka treningowego też ci tu nie znajdę. Mogłabyś już przestać być taka pobudzona. Co to jest? Pewnie rób brzuszki albo coś w tym stylu. Rób pompki. Poczekam, aż skończy ten jogging. Po lesie, w kółko. Dobry trening. Zawsze podnosi na duchu. No, to już wiem, czemu ona to robi. Skoro dobry trening zawsze podnosi na duchu. A fajny ma ten strój. Podoba mi się. Wiem, że już to mówiłam, ale podoba mi się ten strój. O, coś się zasapała. A czemu nie mam tutaj, żeby... A, bo to chyba na ziemię trzeba kliknąć. Dobra, to rób brzuszki. Chciałaś brzuszki? A, to jest worek treningowy. Nie. Tam to było prostsze do spełnienia. Wróć moje pragnienie dziwne. Pewnie tu będzie pompki. No, wiedziałam. Dobra, starczy ci już tego joggingu. Dobra, a to nie musisz iść tam. Rób pompki tutaj. Niech te komary się już odpierniczą od nas. Teraz biedna jest mega zmęczona. Już jest 16. Ja tylko próbuję jakoś zorganizować ten dziwny czas. Tak, Lil robi pompki, nie zwracaj uwagi. Nie zwracaj uwagi. To jest, ona nie jest szalona, ona... Wszystko z nią w porządku. Co teraz, brzuszki? Nie. Oglądanie chmurek w kształcie konia. Szczerze to nie widzę, Lil? Nie, nie widzę. O, ładne to, słońce przez drzewa. Te chmurki to chyba widzisz w swojej wyobraźni. A nie wiem, czy to do końca dobre. Dobra, to zrób jeszcze te brzuszki i potem się rozciągnij i kończymy już z ćwiczeniami. Bo widzę, że to cię wykańcza. Ale to dlatego, że mało spałaś i ogólnie... Niby tutaj tyle energii, a tak szybko potem uchodzi z ciebie. Cała ta energia. Ja mogłabym mieć kolejny poziom kondycji fizycznej. Fajnie by było. Może jeszcze spróbuj pobiegać przez mili sekundkę. Czekajcie. No, dasz radę. Dasz radę. To na pewno podbuduje ją na duchu. Jest. Piąty poziom. Może być koktajle i biegać na bieżni nie pocąc się. To na pewno bardzo przydatna umiejętność. Dobra. Ojej, misio. A ty zdaj to Dominika. Widzisz się biodrami z misiem. Nie wiem, czy Alicja chce rozmawiać z Dominiką przebraną w strój niedźwiedzia. Ale chyba kiedyś sama się przebierała w strój niedźwiedzia. A przynajmniej na pewno powinna kojarzyć takie zabiegi... zainspirować się. Po tym, jak jej mąż przebrał się kiedyś za niedźwiedzia. Wędkuj na przynętę. Polecam ci wędkować na co to za jagodę. Aaaa. Ale to by się nie podoba. Nikt nie lubi przybywać w pobliżu zabójczych zwierząt. Ten niedźwiedź jest bardziej irytujący niż groźny. I gier wideo jej brakuje. Wyjechałaś, żeby mieć czas na przemyślenia. I przemyślenia cię dopadły, nawet gorsze niż przypuszczałaś. Ale czemu nie powędkujesz? Co to za jagoda? No raz, patrzcie razem w chmury, których... Uwaga! Nie ma. Widzisz? To też ci powinno dać do myślenia, że oglądasz chmury, których nie ma. Tutaj wszystko jest takie dziwne, Lil. Wszyscy mają czerwone wędki. Dopiero teraz to zauważyłam. Nie zastanawiałam się nigdy nad kolorem wędek wcześniej. A możecie gadać o sam? Nie, musiałaby chyba zostawić to wędkowanie. Lucja Nowak. Może coś złowi. Może ją to odpręży. Tam Adam jakąś kasę zarabia. O, nowa ryba. Ale taka nowa, nowa? Nie, nie chcę nowej aspiracji. Tutaj to było przecież. Nowa ryba, nowa ryba. Ryba? Faktycznie chyba nowa. Okoń, pospolita. No widzę, że to nie jest trudne złowić nową rybę, bo ryb to akurat zbyt dużo nie znasz.
Widzę, że jesteś tutaj trochę niemodna. Bo najbardziej modne w tych granitowych kaskadach jest noszenie koszul w kratkę. Także troszkę się wybija. I w ogóle koszul w kratkę, takich butów i jeszcze takich spodni. Czy one są praktycznie tak samo ubrane, tylko mają inny kolor. Gdybyś też była tak ubrana, wyglądałybyś cię uroczo. Mogłabyś mieć jeszcze inny kolor tej koszuli i byłoby naprawdę super. O, kolejna nowa ryba. Tu jeszcze jedna simka. Agnieszka Kołodziej. Już z nią gadałaś, zdarzała się z nią biodrami. Teraz zrobiła płotkę, ale płotka wydaje mi się, że już wcześniej była. No, jak Lil zaczęła łowić, to nagle stało się modne. Tworzysz trendy. Ale nie modowe. Tylko takie aktywnościowe bardziej. Modowe trendy tworzy tutaj zdecydowanie Lucja razem z Krystyną. No nic, znaczy być coraz bardziej zmęczona, ale no nie będę jeszcze jej wysyłać spać, bo... chciałam dzisiaj tutaj skupić się tylko na jednym dniu. Dlatego nie będę jeszcze wysyłać spać, bo no... Za szybko... Aha. Także... Niech sobie jeszcze tutaj powędkuje spokojnie. Chciałam też zawsze się zająć u niej tym zielarstwem, więc... A w sumie już jest 20, to może idź sobie teraz do domu. Czy może chcesz jeszcze pogadać z kimś? Tylko, że one są zajęte. Spytaj... O, ta jest wolna. Przywitaj się przyjaźnie i zapytasz... Ona jest też spięta. Skąd ma taką zaczepistą koszulę? Chociaż wydaje mi się, że też miałaś kiedyś taką, ale... Wyrzuć to z siebie. Mam dosyć tych niedźwiedzi i tych walniętych starszych pań, które w sumie wcale nie są starsze, tylko tak wyglądają. I mówią jakieś dziwne rzeczy i... Ale kochana, koniecznie mi powiedz, skąd masz te koszule? Naprawdę super. Jak wrócę do domu, to na pewno taką sobie kupię. Ponaczekaj na problemy. Biedna, spięta Lili. O, pochwal strój właśnie. Tam było wcześniej z chlebie, ale... O! Nie potrafi znieść twojego narzekania. Dobra. Chcę, że wędkowanie przestaje być fajne. Tutaj nie ma kuchenki. Ale ty chyba... O! Cześć! Nakarm i pogłaszcz. I pobaw się. Tak, krowokwiat wyrósł już całkowicie. Może zasadzimy jeszcze jeden, żeby nie był samotny. Więcej niestety nie mam krowokwiatów. Mam tutaj jakąś rybę. I wolałabym, żeby schowają do lodówki, bo podejrzewam, że ryba w wyposażeniu może zacząć bardzo szybko, bardzo nieprzyjemnie pachnieć. Także pewnie, chociaż nie, może tym biednym nawieziemy. Właśnie nawieziemy tą jedną rybą. Słyszałam, że dobrze właśnie znowu... Ojej! Powinien ci się humor poprawić, tylko że ty jesteś zmęczona, biedna. Słyszałam, że dobrze rośliny nawozić rybami, także... Mumu numer dwa, nie śnij się tak. Widzisz, tylko twoje mumu ci już zostało... Nie chcę jeść! Niegłodny mumuś! Nie boisz się, że odgryzi całą rękę razem z kawałkiem kręgosłupa? Ale i tutaj to... Zasiej. A nie. Słodkie są. No. Zasiejesz. Moja droga, i nawiedziesz od razu. Nie możesz... A, tu się zrobiło. Dobra, to nawieź właśnie tym żółtym okoniem. Dla ciebie to tam, wiesz, rośliny ważniejsze niż ty. Wolisz dać małemu mumu okonia niż sobie. Jeszcze możesz go podlać i pogadać z nim. To chyba nie mogę wejść za bardzo w tryb budowania, to... Ale co ty robisz? Ty nie podlewaj mi tam jakichś... śmieci? Aha, super. Widzisz, zostawiłaś śmieci chyba przy ognisku i wyrosła roślina śmieciowa. Nie wiem, czy to dobrze.
Jest mi tak źle, mały mumu krowokwiatku. Wszystko się pierniczy. Jestem już mega zmęczona. Nie będziemy zatrudniać zawodowego ogrodnika. Biedna Lili, taka zmęczona. Potrzebuję gier wideo, zabawny wystrój, inspirujące chmury, których nie widać. No, przynajmniej może wrócić z siebie wszystko do swojego krowokwiata. Wiesz co, usiądź sobie tutaj, jak już skończysz z nim gadać. La 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 la. I muszę iść spać. Dobra, tylko jeszcze zaspokoję twoją potrzebę gier wideo. I już wyślę cię do łóżka. Tutaj proszę. Graj w grę. No, komputera tu nie ma. Jakie ma kolorowe te nastrojniki. Nie wiem, czy to krowokwiat jest zabawnym tym otoczeniem, czy nie. Ciekawe jestem, czy wyrośnie do jutra. Teoretycznie chyba bym mógł ten dosyć szybko, mi się wydaje, urósł. Dobra, no i będę już ją wysyłała powoli. Widzisz, jak to jest, jak realizujesz swoje pomysły? Poparzyłaś sobie rękę, zaraz ci pogryzą komary. I będzie tylko gorzej. Lepiej to zgaś. Lepiej to zgaś, moja droga. Pięknie. Idź do toalety. W sumie z jedzeniem to może poczekać, z higieną też. Brała rana taką mega długą kąpiel, no to nie powinna się czuć aż tak brudna. Jak na to nie patrzeć, no trochę tutaj spadła, ale ciągle jest na zielono, także ciągle się nie czuje brudno. No i co, pora ją wysłać tutaj do łóżka. I w tym odcinku, tak jak mówiłam, to już by było wszystko. No taki dzień, myślę, że dla Lilianny średni jednak, bo... trochę się jej tutaj... Trochę jej namieszano w głowie. Nie wie sama, co ma myśleć. To raz, no i ciężko się... Dodatkowo niepokojące jest to, że nie może się z nikim skontaktować, nie może wrócić do domu. Jakoś tutaj starała się przetrwać ten dzień w granitowych kaskadach w miarę relaksująco, odprężająco, żeby o tym nie myśleć, no ale myślę, że jednak cały czas ma w głowie właśnie słowa tamtej starszej pani. W sumie nie starszej, ale no od Lilianny może jest starsza, także możemy uznać, że starszej. Na pewno wygląda starzej niż Lilianna. Także no zobaczymy, co z tym dalej zrobi. Czy podejmie jakieś decyzje w tym kierunku. O tym nie to już wszystko. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek i do zobaczenia w kolejnych. Buziaki i pa pa! Mimo zmęczenia Lilianna obudziła się zaledwie po kilku godzinach snu. Ten dzień, mimo że wydawał się szybko minąć, w jej poczuciu był dwa razy dłuższy. W głowie ciągle słyszała głos Zofii. Nie powinno jej już tutaj dłużej być. Przecież wszystko jest takie prawdziwe. Dokąd ma wrócić i jak? Czy jej umysł mógł wymyślić to wszystko?